Jestem, Dariuszu, sprawiedliwością. A po co się tu pojawiłeś? Właśnie rozbiłeś szybę w sklepie pana Henryka. Przyszedłem sprawiedliwie cię osądzić. A czemu masz zawiązane oczy? Nie chcę wiedzieć, Dariuszu, kim jesteś. Nie chcę wiedzieć, czy cię lubię, czy nie lubię. Chcę widzieć, chcę poznać twój uczynek. A ta kuchenna waga z moim kamieniem to po co ci? Chcę dokładnie zbadać, poznać, sprawdzić i zważyć twój uczynek, Dariuszu. A ten miecz to po co ci? Miecz jest po to, aby wymierzyć ci sprawiedliwą karę. A jaka to będzie dla mnie sprawiedliwa kara? Rozbiłeś okno w sklepie pana Henryka. Twoja kara będzie taka. Pójdziesz do pana Henryka. Przyznasz się, że zrobiłeś to. Przeprosisz go. Oraz przez następne dwie soboty będziesz przychodzić do jego sklepu i będziesz pomagać mu nosić skrzynki po owocach oraz zamiatać sklep. No dobra, może być. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry. Witamy serdecznie w kolejnym odcinku Pstryków z Etyki. Tak, witamy serdecznie. Dzisiejszym gościem, słuchajcie, który do nas zawitał, jest Temida. Temida to grecka bogini sprawiedliwości, prawa i wiecznego porządku. Tak, tak jak powiedziałeś. A myślę, że dzisiejszy odcinek jest właśnie o, jak się pewnie domyśliliście, sprawiedliwości. To jest bardzo trudne zagadnienie. Etyka zajmuje się nim od wielu, wielu lat. Nie ma jednej definicji sprawiedliwości. Niemniej jednak, kiedy mielibyśmy w taki najbardziej przystępny sposób o niej opowiadać, to chyba właśnie Temida byłaby najlepszym przykładem, dlatego że ona ma trzy atrybuty. Tak. Ma zawiązane oczy. Oczywiście wagę. Ma wagę. Oczywiście no, z racji tylko, że jest to bogini grecka, to ma taką szalkową wagę. I miecz, dużo większy niż ten. Zdecydowanie i pewnie ostry. Tak. Możecie zobaczyć jej płaskorzeźby, rzeźby, obrazy. Przed budynkami sądów, w samych salach sądowych. Ona jest właśnie symbolem sprawiedliwości, takim powiedzmy sądownictwa na całym świecie. To przejdźmy do tych atrybutów, bo one są szalenie ciekawe i one bardzo pomogą nam zrozumieć sprawiedliwość. Dlaczego Temida ma zawiązane oczy? Myślę, że ma zawiązane oczy rzeczywiście, żeby nie widzieć, kim ta osoba jest, która jest osądzana. Żeby widzieć, tak jak powiedziałem w tej naszej scence, widzieć tylko i wyłącznie ten uczynek. No ale chciałbym zobaczyć kogoś, kogo muszę osądzić, ocenić. Ale zobacz, kiedy to zobaczę kogoś takiego, a się okaże, że go znam. Albo lubię. Albo jeszcze nie daj Boże lubię, to bardzo trudno nam go skazać obiektywnie, można powiedzieć. Czyli będzie to bardzo trudne. Dużo prościej jest, kiedy ja nie wiem, kim jesteś, a widzę tylko twój uczynek. Czyli to jakby symbolizuje to, żebym oceniając, bo też możemy to powiedzmy porównać nie tylko do osądzania, ale też oceniania w konkursie, tak. W odpowiedzi, w sprawdzianie. Właśnie, właśnie. Powinienem policzyć tylko i wyłącznie punkty, tylko osiągnięcia, a nie brać pod uwagę na przykład tego, że ten ktoś jest moim sąsiadem. Więc mogę mu, czy mogę sąsiadowi podwyższyć ocenę o połowę, o pół stopnia? Tak. Bo jest moim sąsiadem? No absolutnie nie. Rzeczywiście. Na dodatek powiedzmy taką sytuację, kiedy ja muszę ocenić, no nie wiem, jakąś pracę, jakiś sprawdzian i okazuje się, bo jestem na przykład nauczycielem i okazuje się, że muszę ocenić pracę Dariusza, a go nie lubię. Bo gada na pracę niby napisał dobrą, no on ciągle gada na tej lekcji, więc nie postawia adekwatnej oceny do jedną tego. Jedną ocenę niżej. No tak, bo rozmawia. No i tutaj jest to, powiedzielibyśmy, bardzo niesprawiedliwe, dlatego zasłaniamy oczy, żeby nie
wprowadzało to, tego elementu. Oczywiście ocena za sprawdzian, pracę, odpowiedź musi dotyczyć tylko i wyłącznie jej zawartości. No pewnie. Merytorycznej, jakby to można powiedzieć. Zachowanie, za zachowanie jest zupełnie inna ocena, zupełnie jest czymś... Temida ma jeszcze wagę. Właśnie. Mhm. Dlaczego? Żeby dokładnie rozpatrzeć, rozważyć to, czym się zajmuje. Czyli można by byłoby podać taki przykład, że jeżeli mamy dwa uczynki, które wyglądają podobnie, na przykład ta szyba nieszczęsna, która była na początku naszego dzisiejszego filmu, jeżeli ja rozbijam szybę specjalnie. I tak to chyba było widać na tym filmie. Na tym filmie rozbijam szybę specjalnie, a jest osoba, która rozbija tę samą szybę, nie specjalnie, tylko chcąc wypróbować swoją nową piłkę do baseballa i przypadkiem ta piłka, czy kopię nową piłkę do nogi, którą dostałem właśnie na urodziny, i tak się składa nieszczęśliwie, że ta piłka uderza w szybę i ją rozbija. Uczynek, w zasadzie skutek jest ten sam, rozbita szyba, ale uczynek nie jest taki sam. Ktoś zrobił to specjalnie, ktoś zrobił to przypadkiem. Dlatego kładziemy te dwa uczynki na wagę i sprawdzamy, który jest ciężki, który lekki. I teraz ja bym powiedział jeszcze o jednym elemencie wspomniał, to, że bierzemy dwa różne uczynki i teraz sprawdzamy jego wagę, czy jest lekki, czy ciężki. Jeżeli okłamałem kogoś, a uderzyłem kogoś, to są dwie różne wagi. Tak. I to pomoże nam później przejść do ostatniego elementu, jakim jest miecz. A miecz jest po to, żeby ucinać głowy? Trochę z tym ucinaniem masz rację, żeby ucinać złe uczynki. Głowy złym uczynkom. Głowy złym uczynkom. To jest bardzo ładne, co powiedziałeś. Myślę sobie, że najważniejsze to, że po prostu wymierzyć sprawiedliwą karę za to, co zrobiłeś. I trzeba byłoby tu też użyć kolejnego trudnego słowa. Ta kara powinna być adekwatna do winy. Czyli tak jak z lekarstwem. Jeżeli mam gorączkę, to mój brat, który ma 3 lata, będzie musiał wypić na przykład jedną łyżkę syropu, a ktoś, kto ma 10 lat, wypije 2 łyżki syropu. Chociaż mamy taką samą gorączkę. Rozumiem, czyli tu w tej sytuacji badamy uczynek i sprawdzamy na tej wadze, czy jest ciężki, czy lekki, i dobieramy do tego miecz. Adekwatną karę, czyli dostosowaną, dopasowaną dokładnie do tego uczynku, do tej osoby, do tej sytuacji. Bardzo dobrze powiedziane. Na dodatek jeszcze powiedziałbym o jednym elemencie. Dobrze by było, żeby ta kara została wymierzona. Czyli ten miecz symbolizuje również nieuchronność kary. Nie tylko sprawiedliwą karę, ale nieuchronność. Że żaden uczynek zły nie może pozostać bezkarny. Z jednej strony. Z drugiej strony też konsekwencje. Bo jeśli zważymy ten uczynek i powiemy, masz to zrobić, po czym nie sprawdzamy, czy on to zrobił, nie dbamy o to i nie badamy, a ten ktoś tego nie robi, to w zasadzie po co to robiliśmy wszystko, skoro celem tych wszystkich atrybutów i sprawiedliwości jest to, żeby ten człowiek, który zrobił ten uczynek, tak jak na końcu w twojej karze, wiedział, że zrobił coś złego, naprawił to zło, które wyrządził. To zło. Więc tutaj myślę sobie i poprawił się w swoim działaniu. No to byłoby idealne zakończenie każdej sytuacji. Po to jest Temida. Więc drodzy, uważajcie na siebie, bo może się zdarzyć, że któregoś dnia pojawi się w waszym pokoju Temida. Dziękujemy. Do zobaczenia i do usłyszenia.